Dzień dobry Państwu. Moje nazwisko Dariusz Łaska. Jestem przedstawicielem Stowarzyszenia Obywatelskiej Ruch Ochrony Bezrobotnych. Na wstępie, patrząc tutaj na średnią wieku, chciałbym Państwu przypomnieć o jednej konstytuującej w naszym kraju sprawie, a mianowicie w 99% młodzi ludzie wkraczający w dorosłe życie doskonale wiedzą, co chcą posiadać. Czasami przez chwilę nie zastanawiają się, jakim człowiekiem chcą być. Dlaczego tak jest? Jak temu zaradzić? Jest na to lekarstwo. Myślę, sądzę, że dobrym sposobem jest na to zachęcanie dzieci, wnuków do wstępowania do drużyn strzelca, gdzie doświadczeni ideowi instruktorzy przekażą im miłość do ojczyzny, że nigdy nie wezmą ani nie dadzą, że tam, gdzie ich rodziny, gdzie ich codzienna praca, przyjaźnie, miłości, tam są ich małe ojczyzny, które należy kochać i cenić. Może w ten sposób doczekamy się w końcu społeczeństwa obywatelskiego, którego na każdym kroku jest widoczny brak. Dziękuję Państwu. Otwieramy drugi kongres protestu. Są to kongresy kroczące. W każdym mieście będziemy chcieli zrobić przynajmniej jeden kongres. I na końcu myślę, że będzie nas wielu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Jan Stanowski. Większość Państwa mnie już tutaj zna. Nasz kongres jest drugim kongresem. Takie spotkania, rzeczywiście, tak jak kolega Darek powiedział, mamy zamiar organizować w różnych miejscach Polski, ponieważ no, łatwiej dojechać ludziom miejscowym. Nasze spotkania mają charakter roboczy, stąd, ponieważ to było spotkanie bardzo szybko organizowane, stąd zapewne też ta frekwencja jaka jest, ale bardzo się cieszę, że Państwo przybyli tutaj z różnych stron Polski. Dotarły pierwsze podpisy z pierwszej ankiety naszego referendum obywatelskiego. Ja króciutko przypomnę ideę. Otóż 31 marca spotkaliśmy się w Warszawie w gronie stowarzyszeń walczących z bezprawiem w sądach, w prokuraturach. Inicjatorem tego spotkania był Ruch Obywatelski na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych, którego przedstawiciel pan Andrzej Czachor tutaj, ja zresztą też jestem związany z tym ruchem, jest obecny i zaraz nam powie o tych zagadnieniach związanych z nieprawidłowościami w prawie wyborczym Rzeczpospolitej, ale spotkaliśmy się w gronie stowarzyszeń, które walczą głównie z bezprawiem w sądach i w prokuraturze oraz po prostu wolnych obywateli, patriotów. Było około 200 osób w sali NOTU w Warszawie i tam po przedyskutowaniu rozmaitych zagadnień doszliśmy do wniosku, że konieczne będzie przeprowadzenie takiej akcji, wolnej akcji obywatelskiej, w której Polacy mogliby określić, no, w jakim państwie chcą żyć, jak chcą wybierać swoich posłów, jak należy kontrolować sędziów i prokuratorów, jak ma wyglądać ustrój państwa, ale też jak mają wyglądać podstawowe zagadnienia gospodarcze i społeczne, jak mają być rozwiązane. I po miesiącu mniej więcej ustaliliśmy drogą internetową z rozmaitymi środowiskami zakres tych pytań, bo zrodziło się 10 pytań. Proszę Państwa, 5 ma charakter ustrojowy, 5 taki właśnie społeczno-gospodarczy i rozpoczęliśmy 3 maja referendum obywatelskie. Referendum obywatelskie to jest takie referendum, które nie jest skierowane do władz. My nie zbieramy tych podpisów, tych ankiet, nie mówimy wypowiedzmy się, a potem my będziemy prosić jakiś Sejm o to, żeby nam, powiedzmy to, jakoś zaniesiemy do niego te postulaty. Nie, proszę Państwa, chcemy przede wszystkim jako społeczeństwo dać szansę ludziom, żeby jako społeczeństwo, żebyśmy się wypowiedzieli, jako naród. Jeśli mówimy o tym, że chcemy jako jakiegoś państwa, że narzekamy na jakąś niesprawiedliwość, narzekamy na rozmaite formy tej niesprawiedliwości, to powinniśmy najpierw umieć określić, co uważamy za stan praworządności, za stan właściwy. Jeśli my ciągle będziemy do tego potrzebować onych, tych onych, o których mówimy ciągle oni, jeśli my ciągle będziemy
prosić o pomoc polityków z jednej, drugiej, trzeciej partii, żeby za nas sformułowali ten program, no to my ciągle będziemy w roli dziecka, które prosi, które ciągle swoją, jakby swoją samodzielność zrzeka się na i przekazuje na kogoś innego, na tych, którzy w przekonaniu nas wielu w jakimś stopniu zawłaszczyli tą sferę polityczną w Polsce. W naszym przekonaniu, w moim przekonaniu, w przekonaniu wielu osób, na przykład moich przyjaciół z Ruchu na Rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych, a to przekonanie osób z Ruchu Jednomandatowych Okręgów Wyborczych wynika z analizy ordynacji wyborczej. Natomiast ta sama świadomość jakby rodzi się u osób, które zderzają się z bezprawiem w sądach i w prokuraturze i widzą bezradność obywatela wobec państwa. Widzą, że nie ma możliwości, że no, strasznie cierniową drogą jest zabieganie o poszczególne przypadki, żeby sprawiedliwe wyroki zapadały i tak dalej. I proszę państwa, w związku z tym nasze referendum obywatelskie nie jest adresowane do onych, jest adresowane do nas. My sami próbujemy sformułować, co my uważamy za słuszne. Oczywiście akcja jest bardzo trudna z wielu powodów. To, o czym mówił kolega Darek tutaj, że istnieje ogromny ocean apatii u Polaków. Polacy zostali, nasi rodacy i właśnie całe społeczeństwo zostało wprowadzone w stan takiej wyuczonej bezradności. To jest w psychologii znane zjawisko, że jak się, nie wiem, czy widzieliście, tak jest taki świetny film Szczurowa. I na początku jest, to jest o takim człowieku, który wyprowadza szczury, a na początku jest takie znane doświadczenie. Do akwarium wpuszcza się dwa szczury, one pływają, w pewnym momencie do dwóch akwariów, w pewnym momencie jednemu z tych szczurów daje się listewkę, po jakimś tam 20 minutach pływania daje się jednemu z tych szczurów listewkę, pozwala mu się na minutę wyjść i odpocząć. Proszę państwa, ten szczur, któremu nie dano odpocząć, tonie tam po 6 godzinach, czy po 5 godzinach, a ten, któremu na chwilkę dano odpocząć, pływa 24 godziny. Pływa znacznie. Dlaczego? Bo on ma nadzieję. A tu jest stan wyuczonej bezradności. Polaków wprowadzono w stan wyuczonej bezradności. Wiele ośrodków, mamy nawet wręcz takie przekonanie, dowody na to. Wiele ośrodków propagandowych sprawia, stara się wywołać u Polaków stan permanentnego upokorzenia, niewiary w siebie, utracenia jakiejś własnej godności. I proszę państwa, to co się dzieje. Te ostatnie wypowiedzi Obamy, to, że Tusk dostał order Rathenaua, antypolskiego polityka, przecież to był Walter Rathenau, to był jeden z większych Polakożerców w okresie międzywojennym. I nasz premier przyjmuje order imieniem Polakożercy. No to następnym razem będzie, jak nie wiem, marszałek Sejmu przyjmie krzyż Hakaty, albo no ja nie wiem, albo czegoś podobnego. Więc to po prostu. Proszę państwa, to nie są tylko zjawiska, że nasz problem, ale to my stoimy przed tymi zjawiskami, widzimy kogoś, kto rządzi i nie mamy na niego żadnego wpływu. Stan wyuczonej bezradności się pojawia. I my chcemy ten stan przełamać. Mamy skromne siły, mamy nasze siły obywatelskie, nasze prywatne kieszenie, środki, które poświęcamy, ofiarność wielu ludzi. I chciałbym prosić, żeby, ponieważ są wśród nas działacze, ludzie, którzy pracują na tej niwie społecznej, w stowarzyszeniach, bardzo ciężko. Muszę powiedzieć, że gdybyście państwo weszli na te strony stowarzyszeń, jak Lex, jak te stowarzyszenia, które walczą z bezprawiem, zobaczylibyście, ile jednostkowych przypadków ci ludzie pomagają ludziom w zderzeniu z wymiarem sprawiedliwości, jak to wygląda, to jest to po prostu coś niebywałego. I ja mam propozycję następującą, żebyśmy może zaczęli od tego, że króciutkie wystąpienie poszczególne przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń, ale ponieważ nasza akcja jakby sprowadza się do pewnego wspólnego mianownika. Tym mianownikiem jest chęć przywrócenia tego, co w Konstytucji jest zapisane. W artykule 4 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej jest zapisane, że władzę zwierzchnią Rzeczpospolitej sprawuje naród. Tymczasem rozwiązania szczegółowe, ustrojowe sprawiają, że poszczególne władze są od tego narodu całkowicie niezależne. Na przykład władza ustawodawcza, posłowie są wybierani według ordynacji partyjnej, która łamie podstawowe zasady praw człowieka i zasady biernego prawa, nawet zasady te zapisane w Konstytucji w artykule 96. Sędziowie uzyskali status, jakiego nie mają nigdzie na świecie. Są całkowicie pozbawieni zewnętrznej kontroli. Całkowicie. Sędziowie, właśnie prokuratorzy do tego też już w tej chwili doszli, bo wraz z utworzeniem prokuratury generalnej to już jakby zamurowują ten status.
I to właśnie jest przyczyna patologii. Bo każda patologia ma swoją przyczynę, każda choroba ma swoją przyczynę. My walczymy z objawami, ale przecież trzeba walczyć, zwalczać przyczyny. I nasza akcja sprowadza się do tego. Ja bym prosił w tej chwili, proszę Państwa, zaproponowałbym następującą rzecz. Prosiłbym Pana profesora Andrzeja Czachora, który do nas przybył, który od wielu lat jest fizykiem, ale od wielu lat walczy o zmianę ordynacji wyborczej w Polsce w ramach Ruchu Obywatelskiego na rzecz jednomandatowych. My jako jako ruch na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych oczywiście mamy od szeregu lat własny projekt, nawet projekty ordynacji wyborczej dla Polski. Ja to mam przed sobą, to jest fragment tak zwanego projektu roku 2005 z definicją pojęć. Zamiast właściwie przytoczyć, jak chciałbym, ażeby występujące w Konstytucji atrybuty ordynacji wyborczej, jak one w gruncie rzeczy powinny być rozumiane, bo one nie były definiowane. Artykuł 1 Konstytucji mówi, że wybory posłów do Sejmu są powszechne, bezpośrednie, równe, proporcjonalne oraz przeprowadzone w głosowaniu tajnym. Można od razu wykazać, że wybory do Sejmu nie są bezpośrednie. Na przykład jak w Warszawie na liście partyjnej było 19, znaczy głosów do mandatu do obsadzenia było 19, bo to duży organ wyborczy, prawda? I wobec tego książeczka wyborcza na liście wyborczej zawierała bodajże ponad 300 nazwisk, tak? I w tej książeczce trzeba było postawić jeden krzyżyk i tym jednym krzyżykiem będzie 19 posłów. No chyba każdy widzi, że zasada bezpośredniości jest tutaj w sposób absolutnie złamana. To jest w gruncie rzeczy pewien szwindel wyborczy od samego początku. Można krytykować inne, znaczy można skrytykować również inne atrybuty. Także tutaj w naszym projekcie my proponujemy, żeby powszechne znaczyło to, wszyscy obywatele, niezależnie od narodowości, religii, przynależności partyjnej czy innych cech, mają takie samo prawo wziąć udział w wyborach. Ograniczenia, to oczywiście chodzi o kryminalistów, mogą być artykuł 89. Bezpośrednie. Obywatel sam decyduje o przeznaczeniu swojego głosu. Nie jest dopuszczalne przekazywanie głosu oddanego na jednego kandydata innemu kandydatowi. Uważamy, to za niezrozumiałe. No to może łatwiej. Każdy obywatel, procedury ujętej w niniejszej ustawie, ma w swoim okręgu wyborczym takie samo prawo zaproponować kandydata na posła, osobiście kandydować i głosować na wybranego przez siebie kandydata. Te rzeczy powinny być jawnie sformułowane, co znaczą słowa, które się użyły. No i proporcjonalne, tu jest zasadnicze novum. I to novum nie wzięło się znikąd. W taki sposób to zmienia słowa proporcjonalność. Istnieje w literaturze i w historii politologii tak naprawdę. Przypomnę, proporcjonalność w rozumieniu tym, który jest narzucony nam w oparciu teraz, to jest taki, że proporcjonalność ma oznaczać w praktyce to, że listy muszą być wieloosobowe, to tylko w ten sposób osiągnie tego rodzaju proporcjonalności poglądów do proporcjonalności reprezentantów mających takie poglądy. My proponujemy, żeby to inaczej rozumieć. Każdy mandat poselski przypada na tę samą w przybliżeniu liczbę zarejestrowanych wyborców w jednomandatowym okręgu wyborczym. To jest tak zwana norma przedstawicielstwa. Czy to oznacza w gruncie rzeczy, że jednomandatowe okręgi wyborcze, do których zmierzamy, powinny być w polskim przypadku około tam 65 tysięcy wyborców, więc plus minus 9, może 15%. To jest ustalenie. No i co tak znaczy tajne? Decyzja wyborcza obywatela podejmowana w akcie głosowania ma charakter dyskretny i znany tylko ją. Jakiekolwiek kontrolowanie sprawdzanie tej decyzji w trakcie aktu głosowania są zakazane. Proszę Państwa, tak naprawdę to chciałbym, jeśli jeszcze mogę, mam kilka minut, Panie Przewodniczący, podkreślić jedną rzecz, która mnie osobiście jest szczególnie cenna i nie powinien awansować. Mianowicie, czy elektorat może odwołać wybranego posła? Ja na ulicach, przy rozmaitych spotkaniach, zebraniach z ludźmi,
zadawałam to pytanie. I muszę powiedzieć, że o ile sama zasada jedna ma gotowości, przyjmowana była przez ludzi, no tak sobie, letnio, o tyle. Ten punkt przyjmowany był z niesłychaną mocą. Ależ tak, oczywiście, elektorat powinien mieć szansę odwołać swojego posła. I o ile się około 70% obywateli jest za jednomandatowymi okręgami wyborczymi w Polsce, jest 5, o tyle za odwoływalnością, ja śmiem powiedzieć, jest przynajmniej 99%. Także to jest coś, czego szalenie nie lubią ludzie uczestniczący w rządzie, w Sejmie, oczywiście, ale to jest pewien fakt. Dodam, że bardzo rzadko w świecie jest to stosowane, ale co najmniej w jednym miejscu, to znaczy w Kolumbii Brytyjskiej, kraju, który należy do Kanady, jest wymontowana w ordynacji również zasada, że elektorat może odwołać swojego posła, chociaż nie jest to proces łatwy. Ale obywatele sami mogą postawić taki postulat, zebrać odpowiednią ilość głosów i wtedy przeprowadzane są w tym miejscu na tą osobę niejako, nie, znaczy na ten mandat elektorat. O więc powiadam, jest niesłychanie ważne w moim przekonaniu i chciałbym Państwa przekonać do tego, żebyście mieli uwagę, że trzeba zmierzać do również tego, że obywatele mogli odwoływać posłów, bo zdarza się umyłka, zdarza się nawet jakieś zaćmienie umysłu, zdarza się i w jednomandatowy prawny wybory, że jakiś oligarcha zafunduje 5000 kiełbasek i butelek piwa i pewna ilość ludzi pójdzie na to. Ale chodzi także o to, żeby była możliwość wycofania ze względu nie po 4 latach, lecz powiedzmy to. Na razie chciałbym, żeby stowarzyszenia, ponieważ proszę Państwa, no, spotykamy się z różnych miejsc, z różnymi doświadczeniami, chciałbym, żeby również stowarzyszenia walczące z bezprawiem miały głos. Pan Dariusz Walniakowski, bardzo proszę. Stowarzyszenie Łódzkie Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości Leks. Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Walniakowski. W roku 81 uczestniczyłem aktywnie w strajku studenckim 81 roku, wygranym, największym strajkiem studenckim na świecie. W maju 81 roku byłem odpowiedzialny, była taka wystawa fotograficzna, ale nie tylko, pod tytułem Zrywy niepodległościowe w Polsce od roku 48 do 80. I tam byłem odpowiedzialny za dokumentację strajku studenckiego. W roku 2005 założyłem Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości LEX z siedzibą w Łodzi przy ulicy Bruchnika 1, pokój 309. Natomiast w roku 2008 jestem współzałożycielem stowarzyszenia pod tytułem Federacja Stowarzyszeń Patriotycznych z siedzibą w Rzeszowie przy Alejach Piłsudskiego 8/10. Co chcę dopowiedzieć? Dlaczego powstają stowarzyszenia w obronie wolności i praw człowieka w Polsce, kiedy media mówią, że żyjemy w państwie prawa i w państwie demokratycznym? Otóż ja organizowałem także w imieniu Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości konferencje, organizowaliśmy także spotkania m.in. z ministrami sprawiedliwości, panem ministrem Kalwasem, Ziobro. Próbowaliśmy także z innymi ministrami, nie zgodzili się, ale mieliśmy możliwość i przyjemność spotkać się kilkakrotnie ze świętej pamięci Rzecznikiem Praw Obywatelskich, szanownym panem doktorem Januszem Kochanowskim, z panią profesor Lipowicz obecnie. Wcześniej też organizowałem cykliczne spotkania z panią prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, szanowną panią sędzią Ewą Chałubińską. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ stowarzyszenie, którego jestem założycielem, po prostu i w celach statutowych, w sposobach realizacji celów statutowych określa, że podstawowym zadaniem jest współpraca, ścisła współpraca z organami władzy publicznej. Między innymi także przedstawianie problemów obywateli, ale także współpraca, jeśli chodzi o tworzenie zapisów prawa. Dlatego jest taka szeroka akcja. A teraz jeszcze dopowiem, że Stowarzyszenie Osób Poszkodowanych przez Wymiar Sprawiedliwości LEX jako jedyne w Polsce ma zapisane w sposobach realizacji celów, że na wniosek poszkodowanego prowadzi monitoring spraw sądowych, sporządza protokoły, proszę Państwa, z czynności funkcjonariuszy publicznych państwa, po czym składamy te protokoły do
do urzędu, w którym była prowadzona sprawa, ale także do instancji wyższej. W sądach odbywa się to na takiej zasadzie, że występujemy na przykład w sądzie rejonowym w sprawie cywilnej, karnej czy administracyjnej, składamy protokół z monitorowania tej sprawy, po czym przekazujemy do instancji wyższej, czyli na przykład w przypadku sądu rejonowego do sądu okręgowego. Stąd też między innymi te spotkania cykliczne z prezesem sądu okręgowego, aby przedstawiać, że tak powiem, aspekty, które nie są uwzględnione w protokołach. Jest to taka ciekawostka, ponieważ żadne inne stowarzyszenie w Polsce nie prowadzi monitoringu i nie składa protokołów, proszę Państwa. To jest jedna rzecz. Kolejna sprawa, będąc u rzecznika praw obywatelskich, pozwoliłem sobie takie, powiedzmy, błędy, które zdarzają się w wymiarze sprawiedliwości, zauważyć. Zdarzają się, proszę zauważyć, że jest, nie jest to 100%, zdarzają się, ale one później rzutują na wymiar sprawiedliwości. To jest łamanie procedur poprzez niedostarczanie wezwań podsądnym na terminy rozpraw. Niedostarczanie stronom procesu pozwu, oddalanie prawidłowo sporządzonych i udokumentowanych zażaleń, skarg, wniosków i doniesień. Zawiadamianie telefoniczne stron postępowania, co nie ma potwierdzenia w aktach sprawy. Protokoły postępowań są często dyktowane przez urzędnika protokolantowi. Często są one sprzeczne z faktami i dowodami w sprawie. Urzędnicy często nękają niewygodne strony postępowania badaniami psychiatrycznymi i psychologicznymi przeprowadzonymi w warunkach uniemożliwiających de facto obiektywną ocenę stanu zdrowia badanej osoby. Urzędnicy często nie udostępniają stronom postępowania akt sprawy, nawet stowarzyszenia. Urzędnicy często nie odnoszą się do wniosków dowodowych jednej ze stron, pomijają oświadczenia, ignorują pisma procesowe i fakty. Stosowanie zasady, w cudzysłowie, iż powtórne nieodebrane awizo z uwagi na brak odbioru awiza przez adresata jest traktowane jako odebrane, choć w zapisach prawa jest możliwość dostarczenia pisma procesowego także przez kuriera, aby było skuteczne. Urzędnicy wzywają biegłych sądowych do wydania opinii eksperta w konkretnej dziedzinie i często takie opinie sporządzone są wbrew zasadom i wbrew faktom. Bywa, że są wykonane wbrew sztuce zawodu. Urzędnicy w dokumentach mających skutki prawne, to jest aktach oskarżenia, wyrokach sądowych, decyzjach administracyjnych, zdarza się, że poświadczają nieprawdę, czym łamią prawo karne przeciwko wiarygodności dokumentu. Urzędnicy często odmawiają stronom procesu prawa do zabrania głosu, straszą strony postępowań, iż te będą ukarane grzywną, jeśli zabiorą głos. Uniemożliwiają stronie ustosunkować się do faktów, dowodów i stanowiska strony przeciwnej. Urzędnicy często odmawiają stronom postępowania będącym w trudnej sytuacji socjalno-bytowej do przyznania pełnomocnika z urzędu i często odmawiają zwolnienia z kosztów postępowania. Często zdarza się, że prawnicy i adwokaci i radcowie prawni nie informują swoich klientów o przysługujących im prawach i obowiązkach. Nie informują o terminach rozpraw, nie tłumaczą wykładni zapisów prawa, nie stawiają się na terminach rozpraw, często nie znają akt sprawy. Urzędnicy często nie znają całości materiału dowodowego akt spraw, w których uczestniczą. Prokuratorzy często umarzają dochodzenia, gdzie osoby pokrzywdzone przedstawiają ewidentne fakty, dowody przestępstw, a w przypadku odwołania się do pokrzywdzonego od decyzji o umorzeniu dochodzenia, takowe zażalenia trafiają do sądu karnego odwoławczego, gdzie nagminnie są oddalane. A przecież mieć prawo to znaczy mieć realny dostęp i możliwość skorzystania z procedur gwarantujących realizację naszych praw. I proszę Państwa, teraz mam jeszcze głos. Ja szybko chcę dopowiedzieć, że tak jak mówię, to są błędy, które się zdarzają, ale proszę Państwa, to w wyniku takich błędów powstają wyroki sądowe, decyzje administracyjne, proszę Państwa, wbrew faktom, wbrew całości materiału dowodowego, co powoduje, że ludzie się skarżą. Gdzie się ludzie skarżą? Skarżą się do instancji wyższej. Instancja wyższa, bo w Polsce oczywiście obowiązuje dwuinstancyjność, prawda? Oddala, z reguły oddala. Nie mówię, że to jest reguła, ale z reguły, czy to jest 100%, z reguły jednak są takie skargi, oddala. No to gdzie się obywatel może jeszcze, proszę Państwa, odwołać? Może napisać do Ministerstwa Sprawiedliwości,
gdzie sprawy są rozpatrywane przez Wydział Skarb i Lustracji. Może napisać do Prokuratury Krajowej, gdzie sprawy takie rozpatrywane są w Wydziale Skarb i Lustracji, Wydziale Rozpatrywania Skarb, Wniosków i Lustracji. Może także napisać, gdzie jeszcze, może napisać do Rzecznika Praw Obywatelskich, ale może także napisać do Prokuratora Generalnego. To jest dawniej było tak, że funkcję Prokuratora Generalnego spełnia Minister Sprawiedliwości. Wiadomo, że od paru lat to się zmieniło. I proszę Państwa, to są sytuacje, które spowodowały, że obywatel w zderzeniu z urzędnikiem państwa jest bezsilny. A dlaczego? Ponieważ te instytucje de facto kontrolne, bo i Prokuratura Krajowa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prokurator Generalny jako instytucja, to są instancje kontrolne. One, proszę Państwa, z reguły odpowiadają, że wszystko jest prawidłowo. I co się okazuje? Część osób wtedy przesyła sprawę do Strasburga, nie widząc już innej możliwości, a zresztą zgodnie z zapisami prawa. Jeżeli już wszystkie drogi są wyczerpane w Polsce, piszą wtedy obywatele do Strasburga i często się okazuje, że tam przychodzą odpowiedzi, że sędzia polski wraz z portugalskim, z Maroka i nie wiadomo skąd jeszcze, na przykład odpowiada, że nie może Strasburg rozpatrywać, chociaż korespondencja trwała przez blisko rok czasu. Dlatego powstają stowarzyszenia i proszę Państwa, tych stowarzyszeń jest bliżej 1000 w Polsce i proszę się nie dziwić, że powstaje już w zasadzie ruch społeczny. Ja właśnie niedawno byłem na konferencji, Państwo doskonale o tym wiedzą. W Warszawie 3 dni temu, 31 marca, odbyła się taka konferencja pod tytułem Niepokonani. No bo cóż mają zrobić ludzie, którzy zostali pomówieni o czyny, których nie dokonali, a jednak są wyroki skazujące prawomocne. Są także decyzje administracyjne, gdzie pozbawia się ludzi dorobku życia. Nie tylko jednego pokolenia, ale całych pokoleń rodzinnych, bo są takie firmy. Proszę Państwa, obywatel w zderzeniu z urzędnikiem państwa jest bezsilny. Natomiast, proszę Państwa, my chodzimy oczywiście jako obywatele do partii politycznych, zgłaszamy też wnioski i na razie nie widzimy reakcji. Czyli powstają ruchy oddolne, społeczne. Oczywiście to, o czym mówię, te błędy, które przeczytałem, to niestety, proszę Państwa, mamy na to dowody. Dziękuję. Ja tylko pozwolę sobie jeszcze, Janusz, ponieważ zawsze mam taki zwyczaj, że czytam. Na koniec to pozwolę sobie Państwu przeczytać taki wiersz, który tam popełniłem parę lat temu. To będzie naprawdę krótkie. Prawda. Kłamstwa, kłamstwa, kłamstwa. Spodniega glawa prawda wypływa. Ona jest najważniejsza, wiekuista. Ona jest czysta jak pień, jak jądro. O nią walczą światli ludzie. Jedynie prawdy się nie wstydzą, gdy ci powiedzą, żeś nagi, gdy ci powiedzą bezdomny, gdy ci powiedzą bez grosza, gdy śmieją się z ciebie. Czymże zasłużyłeś? Prawdy im mówisz. Dziękuję. Brawo. Dziękuję, proszę Państwa, za chwilkę Pan odnoszę, ale zanim to już idźmy tym tokiem stowarzyszeń, bardzo proszę Pan Maciej Lisowski, Stowarzyszenie Lex Nostra, Warszawa. Znaczy, Maciej Lisowski, Fundacja Lex Nostra, to jest drobna poprawka. To jest też organizacja społeczna, natomiast my działamy zupełnie inaczej niż, prawda, mogą działać stowarzyszenia z kilku przyczyn. Tutaj mój przedmówca powiedział rzeczy bardzo istotne i rzeczy oczywiste, na co już padliśmy kilka lat temu, gdyż działając jako prawnicy, po prostu widzimy, jak to wygląda. W związku z tym powstała Fundacja Lex Nostra, która zajmuje się pomocą prawną dla osób, które sobie nie radzą, ale nie radzą sobie nie dlatego, że są ułomne, tylko dlatego, że nie radzą sobie w zderzeniu z tym systemem wymiaru sprawiedliwości, z którym się zderzają. W związku z tym pracujemy z ludźmi i pracujemy na dokumentach. Przez kilka lat działalności mieliśmy ponad 1500 spraw, które robiliśmy. To jest rzeczywiście zespół ludzi. Dotychczas nie działaliśmy medialnie, ja praktycznie się też prawie nie pokazywałem z jednej prostej przyczyny, że uznaliśmy, że trzeba po prostu działać, robić, a nie chodzić i krzyczeć. W związku z tym, tak jak wspomniałem, ponad 1500 spraw, zespół ludzi, koszty miesięczne, ponad 20 000 złotych utrzymania, bo wszystko niestety kosztuje. No powstaje pytanie, skąd my mamy na to pieniądze? Otóż pieniądze mamy z działania kancelarii prawnej, która działa równolegle i ci prawnicy, którzy zarabiają pieniądze w kancelarii, częściowo finansują fundację. Tak więc się sami finansujemy. Nie dostaliśmy ani z budżetu państwa, ani od samorządów, ani z jakichkolwiek sponsorów
czy jakichkolwiek urzędów, ani złotówki przez te lata działalności. No z prostej przyczyny, bo nasza działalność jest skuteczna, ponieważ poruszamy się, tak jak wspomniałem, na dokumentach i na konkretnych przypadkach. No i dla kilku osób, podejrzewam, że dla wielu osób nie jest wygodna. Tak więc tak, gdzie wygląda działalność Fundacji Lex Nostra. Ja się tylko chciałem na chwilę odnieść jeszcze odnośnie Strasburga. No przy Strasburgu też nie łudźmy się, że prawda, będzie tak jak my chcemy, z jednej prostej przyczyny, że zanim ten Portugalczyk, prawda, czy Hiszpan, sędzia zapozna się z końcowym zestawieniem sprawy, to zestawienie przygotowują urzędnicy polscy delegowani przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Czyli de facto sędziowie zapoznają się z wynikami, prawda, prac, czyli z wynikami opracowania dokumentów, które opracowują też polscy urzędnicy. Tak więc między tym, co wchodzi, a efektem końcowym, po drodze mamy znowu delegaturę polską, czyli polskich urzędników. Stąd też nie dziwmy się, że Strasburg niestety coraz więcej spraw odrzuca, no bo tak to wygląda. Zmierzając ku końcowi, wspomnę, dlaczego tutaj jest. Otóż mając, tak jak wspomniałem, tyle spraw za sobą, wygranych, przegranych, dużo spraw spektakularnych wygraliśmy. Zapraszam na stronę Fundacji, tam sobie Państwo dokładnie przeczytacie o naszych sukcesach, o naszych działaniach. Mając tyle za sobą spraw, mając tyle doświadczeń, wychwytując pewne trendy jakby w prawie, które się powielają, doszliśmy do wniosku, że warto w końcu nie zawracać, jak to niektórzy mówią, kijem Wisły, czyli robić poszczególnych przypadków, bo dla tych wszystkich stowarzyszeń, dla tych wszystkich fundacji tych przypadków będzie tak za dużo, tylko warto zająć się sprawami legislacji, czyli zmianą prawa, czy zmianą właściwie struktury prawa. W związku z tym mamy pewne przemyślenia. W tej chwili konsultujemy się z różnymi, prawda, środowiskami, między innymi z Państwem, na temat konkretnych propozycji zmian prawa, głębokich zmian prawa, które trzeba oczywiście później pod względem legislacyjnym również opracować i tym się również chcemy w tej chwili zająć, z uwagi na to, że tak jak wspomniałem, tych pojedynczych przypadków można mnożyć i długie lata zajmie, prawda, odbijanie tego ping-ponga. Choć niektórzy mówią, że to jest jak rzucanie grochem o ścianę, bo nieraz mamy taką świadomość, znaczy ja i współpracujący ze mną prawnicy mamy taką świadomość, że to jest rzucanie grochem o ścianę, natomiast rzeczywiście satysfakcją dużą jest zadowolenie czy wdzięczność poszczególnych osób, dlatego dalej to robimy, natomiast tak jak wspomniałem, chcemy również zająć się kwestią systemowych zmian prawa. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, nazywam się Paweł Basożnik, reprezentuję Związek Strzelec. Zostałem troszkę wywołany przez pana Żarka zapowiedzią na początku a propos wychowywania młodzieży. Chciałem dosłownie parę słów powiedzieć. Państwo wspominacie o problemie, jakim jest rozkład państwa. Praktycznie rzecz biorąc, rozpad państwa. Ja się z tym zgadzam. Zaś problemem troszkę wydaje mi się poważniejszym jest to, że za chwilę do czynnego życia wejdzie pokolenie, które tylko ten rozpad powiększy. Pokolenie niewychowane, niedouczone, zdemoralizowane, nastawione na emigrację zarobkową jako główny cel życia. Związek Strzelecki jest na pewno jedną z wielu organizacji, które starają się przeciwdziałać takim procesom, oczywiście na skromną skalę, a taką, na jaką możemy sobie pozwolić. Zaś w celach strzelca tak naprawdę w praktyce znajdują się trzy elementy. Wyłuskać tych młodych ludzi, którzy starają się trochę myśleć, doszkolić im, dać im narzędzia do tego, żeby działali, rozwijać te środowiska po to, żeby starały się w świadomy sposób budować przyszłość Rzeczpospolitej. Największe osiągnięcie II Rzeczpospolitej, na której chcemy się wzorować, to było wychowanie młodzieży. Cała reszta mogła zostać spalona i zniszczona, zaś pokolenia, które zostały wychowane w II Rzeczpospolitej, tak naprawdę przenosiły dalej funkcjonowanie państwa. To, że państwo jest chore, wcale nie oznacza, że nie stwarza możliwości do tego, żeby w ramach tego chorego państwa funkcjonować i wychowywać następne pokolenie. Państwo wspominaliście o protestach dotyczących zmian w systemie edukacji.
To jest element pewnego systemu, o którym tutaj rozmawialiście. Ma nie być edukacji, bo ma być prosty, nieskomplikowany człowiek do prostych prac fizycznych wytworzony przez ten system. Zaś powstają luki, które pozwalają na przykład tworzyć własne uczelnie, tworzyć własne organizacje i to w tą stronę trzeba iść. My reprezentujemy pogląd, że w ramach tego, co jest, broniąc się przed złym państwem, należy tworzyć takie struktury, takie organizacje, takie aktywności, które będą tworzyły chociażby zręby tego przyszłego państwa w następnym pokoleniu. Bo to, że tutaj takie decyzje o inicjatywach obywatelskich, o naprawie prawa, o jednomandatowych okręgach wyborczych zapadną lub też nie, to jest bardzo dobrze, to jest bardzo ważne. Zaś ważne jest również, żeby ktoś w następnym pokoleniu chciał te inicjatywy poprzeć i przyznawał się do idei niepodległej Rzeczpospolitej. Nie mogę uczestniczyć w ruchach politycznych z założenia, dlatego że reprezentując ideę strzelecką marszałka, nie aktywizuje się w bieżących ruchach politycznych. Za to myślę, że jest to taki ważny element, na który Państwo też powinniście zwrócić uwagę. Młodzi ludzie poszukują swoich idei, swojego celu w życiu, a daje im się w zasadzie tylko w tej chwili możliwość powiększania, pseudo powiększania kapitału, tak, ciężką pracą dla obcych tak naprawdę. Staramy się w jakiś sposób temu przeciwdziałać, spotykamy się z wieloma szykanami, co myślę jest takim klasycznym przykładem na właśnie rozpad, degenerację państwa, ale zapraszam do współpracy wszystkich, którzy ewentualnie taką myśl, jak wychowanie następnego pokolenia, chcieliby z nami kontynuować. Ruch strzelecki na szczęście nie daje się skłamsić i się pomału rozwija. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Państwa, w związku z tym ja bym chciał jeszcze poprosić tak, ponieważ ta nasza akcja jest, ma ten walor, że po pierwsze stanowi sondaż, ogromny sondaż, bo jeszcze tego sondażu, już możemy powiedzieć, że tego sondażu nie było, bowiem jeśli mamy na dzień dzisiejszy ponad 5 tysięcy ankiet, to znaczy sondaż się odbywa na 1000-1100 respondentów. My tu mamy ponad 5 tysięcy już, ale jeszcze nie będziemy ujawniać naszych wyników, żeby nie zakłócać tego, co się będzie działo w przyszłości. Myślę, proszę Państwa, że oprócz tego, że jest to sondaż, jest to również pewna akcja, gigantyczna akcja powrotu do myślenia o sprawach publicznych w tych najważniejszych punktach. Zgadzamy się z konkluzją co do tego, że nasze państwo nie funkcjonuje. Nie funkcjonuje na żadnym z ważnych obszarów, których powinno działać. Nie działa wymiar sprawiedliwości, nie działa Sejm jako reprezentacja narodu, nie działa administracja, ponieważ ryba psuje się od głowy. Staramy się temu zaradzić i przede wszystkim staramy się, żeby społeczeństwo samo sformułowało własny program, jakiego chce państwo, żeby Polacy mogli się wypowiedzieć, jakiego chcą państwo. Jak chcą, żeby wybierać sędziów, jak chcą, żeby wybierać prokuratorów, posłów, jak ma wyglądać system emerytalny, jak mają wyglądać podstawowe zagadnienia społeczne. I czegoś takiego do tej pory nie było. Jakby nie adresujemy naszych postulatów do polityków ze względu na brak zaufania, ze względu na to, o czym mówił pan Browarek, o czym mówił pan profesor Ciachor, że system wyborczy jest tego typu, że po prostu politycy praktycznie wybierają się sami bez naszego udziału. Prawdziwe wybory to jest ustalanie list partyjnych, a to, co robią potem obywatele, to tylko głosowanie, czysto formalny akt, taki sam jak u za komuny, kiedy silni ludzie głosowali. No, teoretycznie w czasach PRL-u też można było skreślać, prawda? Pamiętacie, że można było skreślać. Natomiast jakoś nie miało to żadnego wpływu na to, co się potem znajdowało. Tak, to. Oczywiście pojawiają się tu pan Władysław, inni mówią, Zygmunt, zjednoczmy się. My jesteśmy zjednoczeni i proszę Państwa, myślę, że mamy na tyle doświadczenia dzisiaj, jak widzieliście na przykład tak zwane próby jednoczenia prawicy. Nie, to jest piękne. Jak ja słyszę jednoczenie prawicy, przez podział najczęściej to jednoczenie dostępuje. Bo się spotykają, dzielą i tak dalej. Proszę Państwa, istnieje pewien mechanizm podziału. Na czym polega ten mechanizm podziału? Jak się spotka 6 stowarzyszeń, zaczną umowy podpisywać, nigdy się nie dogadają, wierzcie. Natomiast myśmy zaproponowali pewną formułę działania, którą ruch jednomandatowy wymyślił. Ja się tego nauczyłem w ruchu na rzecz jednomandatowych okręgów wyborczych.
gdzie na początku, to teraz jest stowarzyszenie, bo powołaliśmy to stowarzyszenie 12 lat temu, po to, że musieliśmy mieć jakieś konto, jakieś coś. Ale ruch był całkowicie wolną strukturą, wolnych ludzi, bez żadnych władz, bez nikogo, kto stał jakiejkolwiek czapy. Proszę Państwa, nasza akcja referendum jest taką właśnie akcją. Oczywiście te 10 punktów jakoś zostało tam wydyskutowane w jakimś kierunku, no bo też nie sposób było tego całkowicie jakoś no, w nieskończoność prowadzić. Ale myślę, że te 10 punktów sięga istoty rzeczy, sięga ustroju państwa. Krzysiu, oczywiście nikt nie neguje tej ważnej, niesamowitej pracy, którą Jurek Jachnik, stowarzyszenia, pan Lisowski, pan Wolniakowski i wszyscy inni robicie, czy robimy, ale proszę Państwa, kardynalną zasadą leczenia jakiegokolwiek schorzenia jest leczenie przyczyn, a nie skutków. My próbując się zmagać z wymiarem sądowniczym, Sławek coś bombę jakąś rozbraja tutaj w tej chwili. To mnie bardzo denerwuje. Nie wiem, czy nie wylecimy w powietrze. My zmagając się z niesprawiedliwością sądowniczą, my po prostu nie jesteśmy do tego, z wyjątkiem Fundacji Lex Nostra, która ma prawników i która jakby to robi w sposób taki kompleksowy, organicznie jakby wmontowała w swoją... Tak, to jest logiczne. Ale proszę Państwa, my na przykład, ja jestem wydawcą gazety i nagle na mnie spada... Przychodzą do mnie ludzie, żeby im pomagać w sprawach, bo im nikt nie pomaga. Adwokat się boi wziąć wiele spraw. W moim mieście adwokaci nie biorą wielu spraw, proszę Państwa. Ja mam sam, Zygmunt ma 6, ja mam 16 spraw sądowych z bandytą, z gangsterem miejscowym, któremu nadeptałem naciski. To mnie kosztuje straszne ilość pieniędzy, czasu, wszystkiego. I proszę Państwa, i w pewnym momencie musimy to zauważyć. To, jeśli to jest dotyka jednego człowieka, no to przypadek, dwóch, pięciu, piętnastu, ale jeśli to dotyka setek tysięcy ludzi w Polsce, to już nie jest przypadek jednostkowy, to już nie jest to, o czym mówił pan profesor. Nie należy tego, Krzysztof, odbierać tak, że działania te są nieważne. One są ważne, tylko one jakby nie doprowadzą do zmiany. Nie doprowadzą do zmiany. Nie zmienimy pikietowaniem mechanizmów, jakimi kieruje się wymiar sprawiedliwości, ponieważ błędem, według mnie, błędem genetycznym tego wymiaru sprawiedliwości jest to, że on nie podlega żadnej zewnętrznej kontroli. W Ameryce podlega. Zanim się sędziego mianuje w Ameryce, mianują go senaty okręgowe większością 2/3 głosów. Jest starannie sprawdzony. W Anglii podlega. Izba Lordów jest najwyższą instancją sądową w Anglii. W Polsce sędzią zostaje się dlatego, mój przyjaciel z ławy szkolnej jest prezesem sądu okręgowego w Opolu. Jego żona jest sędziną i ich syn już jest sędzią. Sprywatyzowana została władza publiczna. Władza publiczna została sprywatyzowana. Władza sądownicza. I co nam pomogą? Owszem, trafimy na jakiegoś dobrego sędziego, ale dlaczego się ma liczyć z naszymi protestami? No może się liczy, a w końcu zawoła straż. Gdzieś tam będzie unikał kamer, trochę tutaj z bokiem pójdzie. Generalnie nie zmienimy w ten sposób wiele, oczywiście, co nie znaczy, że należy tą działalność zaprzestać. Nie. A skąd to uproszczenie do pikietowania? Bo ja nie wiem, skąd to się bierze. Krzysiu, no przecież ja nie mówię tego złośliwie, mówię tylko, że po prostu należy usunąć przyczynę zła. Tą przyczyną zła w wymiarze sprawiedliwości jest brak. Nie może być dziedziczenie, musi być wybieralność. Tak. Musi być kontrola społeczna, ta wybieralność. Musi być na pewnym szczeblu, może być, bo to jest zagadnienie skomplikowane, bo trzeba połączyć niezawisłość sędziowską z pewną wybieralnością. To nie jest tak. Myśmy w pewnym sensie uprościli to w referendum, ale chodzi tu o kierunek działania. I proszę Państwa, chcę zakończyć tam. Chcę zakończyć, żebyśmy nie. My jesteśmy zjednoczeni pod warunkiem, że będziemy tak jak Hieronim, jak inni, po prostu pracować i zbierać i tworzyć wokół siebie ten krąg ludzi. Wtedy te pomysły Piotra będą bardziej realne, bo my tworzymy tu jednocześnie pewną sieć internetową, mamy rzeczywiście znakomite możliwości, których nie wykorzystujemy do tej pory, a powinniśmy, opracujemy to, będziemy mieli referendum, będzie miało jeszcze wiele skutków ubocznych, o których dziś nie jesteśmy w stanie nawet powiedzieć, proszę Państwa, pod warunkiem, że będziemy to robić. Jeszcze raz powtarzam, nie ma konfliktu w tym, co mówi Pan, ale jednocześnie trzeba rozumieć to, że po prostu okręgi jednomandatowe, jeśli nie uzdrowimy władzy publicznej w Polsce, Polska przestanie istnieć. Polska nie ma rządu, Polska nie ma Sejmu, to są kukiełki, proszę Państwa. Drodzy Państwo, myślę, że na tym naszą oficjalną część kongresu możemy zakończyć.